Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i przechodzę dzisiaj do Was z nowymi książkami. Są to książki, które mogą być doskonałe dla Was, ale też świetne na prezenty. Także uważajcie, oglądajcie, zapisujcie tytuły, które Was zainteresowały, bo myślę, że będzie z czego wybierać. Pierwsza książka, która tutaj leży na samym początku, to najnowszy kryminał Wojciecha Chmielarza, napisany na spółę z Jakubem Ćwiekiem, Niech to usłyszą. Jest to książka, która pierwotnie powstała jako słuchowisko. To słuchowisko można wysłuchać na Empik Go i występuje tam bardzo gwiazdorska obsada, m.in. Robert Makłowicz czy Margaret. I książka opowiada o porwaniu piosenkarki Megi, która zostaje uprowadzona przez zamaskowanego napastnika ze sesji nagraniowej. I nieoczekiwanie udaje jej się dodzwonić do radia. Okazuje się jednak, że napastnik obiecuje, że wypuści tę piosenkarkę całą i zdrową, o ile rozgłośnia radiowa pozwoli mu każdego dnia opisywać fragment swojej historii, czyli to, co on ma do przekazania światu. Zagadkę próbuje rozwikłać reporterka z rozgłośni oraz autor kryminałów i podcaster. Słuchajcie, tak wygląda, myślę, że może być niezłe. Chmielarza znamy jako świetnego twórcę kryminałów, Ćwieka zresztą także. Ja akurat bardzo sobie cenię Drelicha czy też Szwindel napisany przez Ćwieka. Także myślę, że będzie to coś super do poczytania, fajna, lekka lektura. Joanna Bator także napisała nową powieść, a raczej zbiór opowiadań. Ale z tego, co już się zdążyłam zorientować, ten zbiór opowiadań układa nam się w jakąś pewną całość. I te opowiadania o kobietach to opowiadania także m.in. o żółwiu, który jest anglojęzyczny i żyje we wrocławskim ogródku. To opowiadania o ludziach, którzy pragną stworzyć idealny dom, którzy pragną odnaleźć się w życiu. Jak to Joanna Bator? Na pewno będzie pięknie, na pewno będzie zmysłowo, na pewno będzie nam to dawało do myślenia. Zresztą zobaczcie, okładka jest bardzo, bardzo piękna i przyciąga wzrok. Ja jeszcze nie przeczytałam tej książki, ale jest to mój plan na grudzień. Chociaż mój grudzień generalnie nie zapowiada się za bardzo lekturowo, ponieważ siedzę po uczy w tłumaczeniu, które muszę już niedługo oddać i no za bardzo nie mam czasu na czytanie. Głównie słucham w drodze do pracy czy w drodze powrotnej z pracy, no ale blisko mam, to nie za dużo jestem w stanie wysłuchać. Także być może będę musiała przerzucić te plany dopiero na styczeń. Kolejna autorka to Martyna Wojciechowska, która napisała książkę Co chcesz powiedzieć światu. I jest to opowieść o 9 bądź 10 kobietach, nie pamiętam, przed chwilą to czytałam, ale już mi umknęło, które Martyna Wojciechowska spotkała podczas swoich podróży po świecie. I mamy tutaj panią, która swój pierwszy ultramaraton przez pustynię ukończyła w wieku 52 lat. Mamy tutaj panią, która pierwszy raz nurkowała z rekinami jako 5-latka, a teraz jest ich obrończynią i rzeczniczką. Mamy też kobietę, która walczy w Salwadorze o kobiety, które odsiadują wyroki więzienia za poronienie. I jeszcze kilka innych kobiet, których historie są fascynujące, których historie odzwierciedlają problemy współczesnego świata. Książka, z tego co widziałam, jest bogato ilustrowana. Mamy fotografie i kobiet, o których pisze Martyna Wojciechowska, ale też inne fotografie reporterskie przedstawiające dany kraj czy też dany problem. Także jeżeli jeszcze nie zorientowaliście się, że ta książka ma się ukazać, to pokazuje, ona już prawdopodobnie jest w księgarniach, bądź też pojawi się w nich lada dzień. I książka, której z początku nie zamówiłam, ponieważ pomyślałam sobie, że ona mnie nie zainteresuje. Ale później przeczytałam dokładniej opis tej książki, zobaczyłam, jak ona wygląda i pomyślałam sobie, że muszę ją mieć. I rzeczywiście, gdy przyszła, to mój mąż też powiedział, że też będzie ją czytał. Sekrety kolorów.
tak wygląda. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda w środku, ponieważ jest to dość fascynujące. I teraz zrobię coś takiego, żebyście zobaczyli marginesy. One również mają różne kolory, ponieważ kolor marginesu odpowiada kolorowi, który opisywany jest w danym miejscu w książce. Także wszystko to jest świetnie przemyślane. I książka jest fascynującą historią 75 niezwykłych kolorów, odcieni i barw. I mamy takie kolory jak pchli, brąz egipski, heliotrop, ultramaryna, błękit elektryczny i tak dalej, i tak dalej. Są to opowieści o tym, skąd te kolory się wzięły, kto je wymyślił, w jaki sposób powstały. Mamy tutaj historię o malarzach, twórcach, o sztuce, kulturze, nauce, technice. Myślę, że te historie będą naprawdę fascynujące i że taka książka spodoba się nie jednej osobie, więc to jest jedna z moich propozycji prezentowych. To się spodoba chyba każdemu. I jeszcze jedna książka, która już samym swoim wyglądem sugeruje, że byłaby świetnym prezentem, ponieważ jest naprawdę imponująca, to Wawel, napisany przez Kamila Janickiego. I tutaj mamy podtytuł, że jest to biografia. Biografia Wawelu, ale także oczywiście osób, które Wawel zamieszkiwały. Wiemy, że Kamil Janicki potrafi pisać o historii, jak mało kto potrafi zainteresować nas wydarzeniami z przeszłości. Potrafi przedstawić postacie historyczne w taki sposób, że czytając o nich mamy wrażenie, że czytamy o ludziach z krwi i kości, o ludziach, którzy myśleli, przeżywali, mieli emocje, mieli uczucia. Nie są to tylko obrazki, które oglądamy w książkach do historii. Tak więc podejrzewam, że biografia Wawelu i biografia mieszkańców Wawelu to będzie opowieść, przez którą będziemy płynąć. Widzę też tutaj, że książka składa się także z pewnych schematów. Mamy tutaj zdjęcia, mapy, mamy różnego rodzaju ilustracje, ale wszystkie są czarno-białe. No nie można mieć wszystkiego, ta książka i tak wygląda imponująco. Jest naprawdę bardzo gruba, już Wam powiem, ile ma stron, bo sama jestem ciekawa. Ma ponad 600 stron, także jest co czytać i jest się czym cieszyć. Kolejna książka, którą tutaj trzymam na kolanach, jest mi bardzo dobrze znana, ponieważ sama ją przetłumaczyłam. Jest to After Love, Tanai Byrne. I jest to książka dla młodzieży, jak zresztą prawdopodobnie domyślacie się po okładce. Ale powiem Wam, że bardzo dużą przyjemność sprawiło mi tłumaczenie tej książki. Jest to bowiem historia pierwszej miłości. Pierwszej miłości dwóch dziewczyn, nastolatek. I nie będę Wam tutaj spoilerować, ale powiem, że jedna z nich ginie w wypadku samochodowym w Sylwestra. I powieść z takiej realistycznej, opowiadającej o spotkaniu dwóch dziewczyn, o tym, jak się zakochały, zmienia się w powieść fantastyczną. I z tego, co widzę, zbiera ta książka bardzo pochlebne recenzje. Ona jest naprawdę bardzo subtelnie, bardzo przyjaźnie napisana. Miło się ją czyta, płynie się przez tę historię, więc jeśli lubicie tego typu opowieści, to bardzo, bardzo Wam polecam After Love. Małgorzata Czyńska napisała kolejną część książki pod tytułem Kobiety z obrazów, ale tym razem są to tylko i wyłącznie Polki. To są takie opowieści o kobietach, które albo znalazły się na obrazach znanych twórców, albo też na przykład namalowały swoje autoportrety, ponieważ one bardzo często również były uzdolnione i były wybitnymi malarkami. Już Wam mówię, które kobiety tym razem znalazły się w tej książce. Mamy tu Annę Bilińską, Teresę Roszkowską, Olgę Boznańską, Helenę Modrzejewską, siostry Pareńskie, Helenę Rubinstein, Zofię Jachimecką i Zofię Stryjeńską.
Książka, jak wszystkie z tej serii, jest bogato ilustrowana. Bardzo, wypadła mi zakładka, bardzo dużo obrazów reprodukowanych w tej książce jest w kolorze. Także jest to także fajna propozycja na prezent. I jeżeli nie znacie poprzednich książek z tej serii, to myślę, że warto także się w nie zaopatrzyć i warto je przeczytać, ponieważ są to takie krótkie, dość kompaktowe opowieści o ważnych kobietach w historii sztuki, czy w ogóle w historii. I jeżeli któraś z nich bardziej Was zainteresuje, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby doczytać sobie o danej postaci w poświęconej jej biografii, czy też w jakichś innych źródłach. I zostały mi jeszcze trzy książki przeznaczone dla dzieci. Chociaż jedna z nich jest książką, którą tak naprawdę polecałabym i dzieciom, i dorosłym, każdemu, naprawdę każdemu. Jest to książka, którą uwielbiam i właśnie ukazała się w nowym wydaniu. Jest to Wodnikowe wzgórze, zobaczcie, gruba, Richarda Adamsa. Wodnikowe wzgórze to opowieść o rodzinie, czy o kolonii królików. Mieszkańcy królikarni czują niepokój. Ich ukochane miejsce życia ma się zmienić nie do poznania i dlatego postanawiają się wyprowadzić i znaleźć sobie nowe miejsce do życia. Ta historia, chociaż dzieje się w świecie króliczym, tak naprawdę jest bardzo uniwersalna. Dziecko odczyta ją na poziomie podstawowym, czyli jako bajkę o królikach. Natomiast dorośli znajdą mnóstwo nawiązań do problemów współczesnego świata, czy też do problemów, które znamy z historii najnowszej. Także Wodnikowe wzgórze, uniwersalna opowieść, która myślę powinna być w każdym domu. Ja już mam teraz drugie wydanie i myślę, że żadnego z nich nie wypuszczę ze swoich rąk, ponieważ jest to jedna z moich ukochanych książek. I jeszcze taka fajna książka pod tytułem Książeczka pełna radości, 365 sposobów na miły dzień, którą postanowiłam sobie sprawić, ponieważ pomyślałam, że chociaż ja uczę młodzież, to taka książka zabrana do szkoły naprawdę może mi się przydać. Tutaj na każdy dzień roku mamy jakieś zadanie, które można wykonać w bardziej prosty sposób lub też bardziej skomplikowany sposób. I na przykład 18 marca dowiedz się więcej o psach przewodnikach. Zobaczcie, takie zadanie można wykonać z maluchem w domu, ale ja mogę również wykonać z licealistami na języku angielskim. Mogę otworzyć taką książkę i powiedzieć, macie 5 minut na znalezienie informacji po angielsku o psach przewodnikach. Jakie przepisy regulują wpuszczanie takich psów na przykład do środków komunikacji miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że ta książka u mnie będzie leżała w mojej sali lekcyjnej i w takie dni ponure, kiedy już wszyscy mamy dosyć i nikt już nie ma siły, będzie fajnym przerywnikiem, który urozmaici lekcje i wprowadzi, wiecie, jakiś element życia do nich. Także nauczyciele wszystkich poziomów, czy to podstawówek, czy też licealnych, skorzystajcie z pomysłów zamieszczonych w tej książce, bo można je wykorzystać na bardzo wiele kreatywnych sposobów. I ostatnia książka, która mi leży na kolanach, to jest Mike. Napisał tę książkę Andrew Norris i jest to opowieść o chłopcu, który jest dobrze zapowiadającym się tenisistą. Jest naprawdę świetny i tak naprawdę podejrzewa, że pewnego dnia, jak będzie dorosły, będzie mógł wygrać nawet Wimbledon. Ale Floyd, ten chłopiec, ten tenisista, ma pewną tajemnicę. Ma Majka. Majka, który jest postacią, której nikt inny nie widzi, tylko on widzi Majka. Mike pojawia się od czasu do czasu i mówi niezrozumiałe rzeczy. Wszystko wskazuje na to, że tylko Floyd może go zobaczyć. I w pewnym momencie Floyd zaczyna odkrywać, że ten Mike pojawia się dlatego, aby Floyd odkrył prawdopodobnie najważniejszą rzecz w swoim życiu. Jaka to jest rzecz? Nie wiem, ponieważ jestem jeszcze przed lekturą tej książki, ale brzmi to, przyznajcie, bardzo, bardzo intrygująco. W ogóle wydało to wydawnictwo
Widnokrąg i oni specjalizują się w bardzo ciekawych, bardzo oryginalnych książkach przeznaczonych dla dzieci i dla młodzieży. Jeżeli jeszcze nie znacie tego wydawnictwa, warto wejść na stronę i zobaczyć, co oni mają w swojej ofercie. Moi drodzy, opowiedziałam Wam o bardzo, bardzo wielu książkach. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do tego, aby niektóre z nich kupić komuś na prezenty lub też kupić je dla własnej przyjemności i przeczytać na przykład w okresie świątecznym. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przypominam, że można subskrybować mój kanał, można zostawić polubienie. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli napiszecie mi jakiś komentarz. Być może napiszecie, co chcecie przeczytać z książek, o których dzisiaj opowiedziałam. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam już na przyszły wtorek, gdzie opowiem o książkach, które już przeczytałam. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.